Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie cały dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, ten dłuższy fragment Bożego Słowa, który pochodzi z listu do Rzymian, z rozdziału 8, 29 do 39, mówi nam o niezwykłej rzeczy. Mówi nam o tym, że Bóg nas miłuje. Ja wiem, że często słyszymy takie słowa. Ale ten fragment Bożego Słowa mówi bardzo konkretnie o Bożej miłości. Mówi o tym, co Bóg zrobił dla naszego życia, dla nas co zrobił. Nie wiem, w jakim jesteś dzisiaj stanie, nie wiem, jakie trudy ponosisz, jakie cierpienie jest Twoim udziałem, nie wiem. Ale wiem na podstawie Bożego Słowa, że w tym, czym dzisiaj jesteś, Bóg Cię miłuje. Jest powiedziane, że On nawet własnego Syna nie oszczędził. W akcie tej niezwykłej miłości On Go wydał. Wydał, abyśmy my zamordowali Go. Bo nienawidziliśmy świętości, czystości, dobroci, która w Nim była. Ale Bóg wykorzystał tę naszą nienawiść do tego, aby przyjąć Jego świętą i czystą ofiarę jako ofiarę także za grzech nas wszystkich. O ile chcemy, pragniemy, aby ta ofiara była także za mnie. Nie ma takiej sfery naszego życia, w której Bóg nie jest zainteresowany, aby być z nami. Jeśli masz problemy w małżeństwie, Bóg jest zainteresowany, aby te problemy dotknąć, uzdrowić. Jeśli masz problemy w szeroko pojętej rodzinie, Bóg chce się tego dotknąć, ale pamiętaj. Pamiętaj o tym, że Słowo Boże mówi, iż On przyniósł na ten świat miecz. Miecz, który rozdziela to, co czyste, od tego, co nieczyste. To, co grzeszne, od tego, co święte. I On wyraźnie powiedział, że wchodzi pomiędzy rodziny. Pan Jezus wchodzi pomiędzy rodziny. Czasami tak się zdarza, że jeden z współmałżonków jest wierzący, drugi jest niewierzący. Że część rodziny wierzy, druga część nie wierzy. A może jesteś jedyną osobą w rodzinie, która wierzy, a cała rodzina nienawidzi cię z tego powodu.
To nie jest coś, czego Biblia nie przewidziała. Biblia o tym mówi. Biblia o tym dokładnie mówi. A jednak Bóg w tym wszystkim, w tej całej sytuacji, w której jesteś, Biblia mówi, że Bóg ciebie miłuje, ale też Bóg miłuje twoją rodzinę. I twoja postawa może być wykorzystana przez Boga do tego, żeby błogosławić ten dom. Żeby błogosławić tych ludzi, którzy ciebie nienawidzą. Jeśli jesteś w miejscu pracy jedynym wierzącym i jeśli w pokorze przyjmujesz wszelką nienawiść, niechęć, pogardę, to jesteś prawdopodobnie jedynym światłem w tym miejscu, które jest w stanie rozświetlić ciemności, w których żyją ci ludzie. Bóg cię miłuje, ale przez ciebie chce miłować tych ludzi. To dotyczy każdej sfery naszego życia. To dotyczy wszystkiego, co nazywamy naszym życiem. Nie bój się, nie lękaj się, mówi Słowo Boże, bo ja jestem z tobą. Ja jestem z tobą. Tak, Bóg jest ze mną i z tobą w każdej sprawie i w każdej sytuacji. Posłuchajcie jeszcze raz, jak Bóg o nas myśli. On nas przedtem znał. Wielu ludzi poznaje Boga w późnym wieku. Niektórzy jako dzieci. Ale wszyscy byliśmy Bogu wcześniej znani. On nas wszystkich wcześniej znał. To jest niesamowite. My nie jesteśmy dla Niego obcymi. Kiedy On się do nas przybliżył, On przybliżył się do swoich. Myśmy jeszcze nie byli niewierzącymi ludźmi, to prawda. Być może nawet niektórzy z nas nienawidzili Go. Być może niektórzy z nas pogardzali Nim. A On się zbliżył do nas i w ten czy w inny sposób powiedział: wracaj do domu. I dlatego dzisiaj jesteśmy wierzący. Nie dlatego, że w jakiś szczególny sposób zadbaliśmy o to, bo wielu z nas nigdy o to nie dbało. To On przyszedł i zaprosił nas do swojego domu. On nie tylko nas zaprosił, On nas przeznaczył, bo tak mówi Słowo Boże. I to jest niesamowite, abyśmy nosili na sobie obraz Jego Syna. Nawet niewierzący ludzie mówią o Jezusie z niezwykłą estymą, mówią, że to był ktoś niezwykły. Oczywiście nie widzą w Nim Syna Bożego. Widzą w Nim wielkiego nauczyciela, dobrego człowieka. Ale nawet jeśli byśmy przyjęli taką optykę, to jest coś niesamowitego w tym, co Bóg mówi. Ja chcę, żebyś był jak Jezus. Ja chcę, żebyś nosił na sobie obraz mojego Syna. On cię wyciągnął z dołu zagłady i pozwolił ci żyć życiem swojego Syna. Niesamowite. On nas przeznaczył i powołał. Przeznaczył i powołał. Kiedy myślę nad Bożą dobrocią, nad Bożą miłością, to mam taki obraz przed oczyma. Wielu, wielu ludzi, milionów ludzi zbuntowanych przeciwko Bogu, którzy nie wiedzą o tym, że są przeznaczeni do świętego życia. Ale dopóki Bóg nas nie powoła do tego, nic się nie może zmienić. Potrzebujemy wiele pokory, żeby nie próbować zmieniać na siłę ludzi. W swojej gorliwości robimy czasami ludziom wielką krzywdę, kiedy napadamy na nich i zmuszamy ich, żeby zostali wierzącymi w Boga. A jak mają to zrobić? Dopóki Bóg się nad nim nie zlituje, dopóki Duch Święty nie dotknie ich serca, to się nie stanie. My mamy im ogłosić Ewangelię, ale to Duch Boży daje życie, my tego życia nie dajemy. Nie mamy takiej możliwości. Przeznaczył i powołał, a tych, których powołał, usprawiedliwił. To Bóg ciebie i mnie usprawiedliwił. Dlaczego jestem święty? Widzicie aureolkę nad moim głową? No nie ma. A dlaczego jestem święty? Dlatego, że Bóg w
we krwi swojego Syna Jezusa Chrystusa zanurzył mnie. I kiedy patrzy na mnie, to co widzi? Widzi krew swojego Syna. A kiedy widzi krew swojego Syna, mówi, ten jest święty. Czy Bóg nie zna mojej prawdziwej osobowości? Czy On nie wie, że ja popełniam grzech? Oczywiście, że wie. Ale na tym polega ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu, że w Jezusie Chrystusie On nam wybaczył grzechy. Powołał i usprawiedliwił. Ale jeszcze jest jedno słowo i jedna rzeczywistość, o której warto powiedzieć. On nas nie tylko usprawiedliwił, On nas uwielbił. Co to znaczy? To znaczy, że On nas wywyższył. Jesteśmy dziedzicami Jego Królestwa. Jesteśmy synami Jego. Możemy do Niego mówić Ojcze. Chrystus tak uczył swoich uczniów. Mówił, kiedy chcecie się modlić, zaczynajcie od słów Ojcze nasz. Wielu ludzi powtarza te słowa zupełnie bezmyślnie, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę w tym momencie kpi sobie z Boga. Czy jak przychodzimy do własnego Ojca, to mówimy Ojcze, a myślimy o tym, że tylko chodzi nam o kasę? No tak, chyba niektórzy tak robią. Ale Ojciec to wie. Jak jest mądrym Ojcem, to też wie, co zrobić. Bóg jest mądrym Ojcem i On wie, co zrobić. Zachęcam wszystkich, którzy tego słuchają, żeby pojednali się z Bogiem. Jeżeli słyszysz słowo, które do ciebie teraz dociera, to znaczy, że Bóg do ciebie mówi. A jeśli mówi, to czy twoje serce nie jest dotknięte? Nie jest poruszone? Panie, przyjdź i dotknij tych wszystkich, którzy nawet może nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy z tego, ale pragną Ciebie. Pewnie wśród tych, którzy tego będą słuchali, będzie wielu takich, którzy Ciebie nie znają. Ale pewnie wśród tych będą tacy, których Ty chcesz powołać, bo ich przeznaczyłeś wcześniej do synostwa w Jezusie Chrystusie. Pobłogosław to słowo i pobłogosław, Panie, wszystkich, którzy z radością to słowo przyjmują. A tych, którzy pogubili się, przyprowadź pod krzyż swojego Syna. Amen.